Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy ktoś może ponieść jakąś odpowiedzialność, w tym karną, za to, co się działo przed Sejmem, czyli za tę próbę wejścia do Sejmu przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? No, tezy dotyczące odpowiedzialności karnej należy stawiać dopiero po ustaleniu stanu faktycznego. Są do tego właściwe organy. No, mi trudno się wypowiadać w tej sprawie z pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast no, gdy chodzi o status prawny obu panów, to... Ale zanim o statusie, to bo pan mówi o tym stanie faktycznym. No i marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, stwierdził właśnie, że chce się tego dowiedzieć, co w istocie się stało i czy nie doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. W tym celu mają być na przykład analizowane nagrania z tych zajść. No i no jeżeli pan marszałek dojdzie do wniosku, że doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, to zakładam, zawiadomi odpowiednie instytucje, które będą się tą sprawą zajmować. To przechodząc już do statusu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Są posłami, czy też nie są? Myślę, że wśród znakomitej większości prawników ta sytuacja jest jasna, ponieważ jasne są przepisy konstytucji. Przepisy konstytucji wykluczają możliwość posiadania biernego prawa wyborczego i zasiadania w Sejmie bądź w Senacie dla osób, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, jak też dla osób, które, wobec których wyrok zawierał klauzulę pozbawienia praw publicznych. Tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją i jestem zdania, że z tego punktu widzenia ta sprawa jest jasna. Czyli nie są posłami, kropka, tak? Tak. A czy mamy Sejm w związku z tym? Sejm w rozumieniu Konstytucji, 460 posłów. Bo ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest taka argumentacja, że oni są posłami. Nie tak jak pan mówi, tylko że owszem, są posłami. Nie są dopuszczani do Sejmu. Nie mogą głosować, nie mogą zabierać głosu w Sejmie, więc w istocie nie ma tego Sejmu. Gdyby tak było, gdyby przyjąć takie założenie, że panowie są posłami i byliby niedopuszczani do wykonywania swojego mandatu, to wówczas rzeczywiście można by było stawiać zarzuty niekonstytucyjności ustawom uchwalanym w taki sposób. Natomiast no, musimy zacząć od tego założenia. Tak? Założenie jest takie i to moim zdaniem nie budzi wątpliwości, że doszło do utraty mandatu z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu karnego, w związku z czym w tej chwili w Sejmie jest 458 posłów. Takie sytuacje się czasami zdarzają. Niejednokrotnie się takie sytuacje zdarzają, że na skutek utraty mandatu poselskiego w pewnym okresie przejściowym Sejm nie jest w pełni obsadzony. To nie jest okoliczność, która uzasadnia stawianie tez o wadliwości ustaw czy innych aktów przyjmowanych przez Sejm. Ale prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę budżetową, nad którą nie mógł głosować ani Kamiński, ani Wąsik. No i takim koronnym zarzutem prezydenta jest właśnie to, że oni powinni móc głosować, a jednak im tego im to uniemożliwiono. W pana ocenie taki wniosek do Trybunału jest skazany na porażkę? Moim zdaniem, aczkolwiek nie znam uzasadnienia tego wniosku, ponieważ on nie został opublikowany jeszcze, ale jeżeli on się opiera na tej argumentacji, którą słyszeliśmy, to jest to wniosek nieuzasadniony, ponieważ ułaskawienia, które zostały wydane przez pana prezydenta, one nie wywołały skutku prawnego w postaci reaktywowania mandatu poselskiego, bo oczywiście doszło do ułaskawienia po już zapadnięciu prawomocnego wyroku, natomiast ułaskawienie nie działa z mocą wsteczną, czyli ono nie powoduje anulowania prawomocnego wyroku. Ale prezydent stoi na stanowisku, że ułaskawi ich już skutecznie w roku 2015. Tak, ale ta sprawa została rozstrzygnięta przez sądy. To sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu prawnego. Tu mieliśmy do czynienia z sporem prawnym dotyczącym zakresu prerogatywy prezydenckiej w obszarze prawa łaski i rzeczywiście w literaturze były obecne
w literaturze z zakresu prawa karnego poglądy dopuszczające stosowanie prawa łaski w formie abolicji indywidualnej, tak jak zostało to uczynione w 2015 roku. Natomiast ten spór rozstrzygnął sąd. To był sąd karny, który również wziął pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego, który wziął pod uwagę stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, bo były te stanowiska rozbieżne ze sobą. Natomiast to sąd, który orzekał w tej sprawie, miał właściwość i obowiązek do rozstrzygnięcia tego sporu. I ten spór został rozstrzygnięty prawomocnym wyrokiem. I ten wyrok jest pewnym faktem prawnym. Fakt ten wywołał skutek określony w Konstytucji w postaci pozbawienia mandatów poselskich. I ułaskawienie, które nastąpiło później, nie prowadzi do skutku polegającego na wskrzeszeniu mandatów. Ono prowadzi do zatarcia skazania i darowania kary. Czyli mówiąc jednym zdaniem, Kamiński i Wąsik nie są posłami. Wniosek do Trybunału złożony przez prezydenta w istocie, jeśli taka jest argumentacja prezydenta, taka była publicznie przedstawiana, jest skazany na porażkę. Nie, takie jest moje zdanie. Panie profesorze, ale patrząc na to, co się dzieje w polityce, to tak, Jarosław Kaczyński udał się do komendanta Straży Marszałkowskiej i z odpisem decyzji, na której decyzji Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na której to decyzji komendant Straży Marszałkowskiej dopisał, że oto Kamiński i Wąsik nie będą dopuszczeni do Sejmu, że tutaj oto obowiązuje ustawa o Straży Marszałkowskiej, nie wejdą na teren Sejmu. Kropka. I teraz Jarosław Kaczyński mówi, że ten dokument będzie jak elementem jakiejś dalszej batalii prawnej. Czy faktycznie coś w tym jest? Czy faktycznie może tak być, jak mówi prezes Jarosław Kaczyński? Bez poznania szerszej argumentacji trudno mi jest to skomentować, natomiast nie wykluczam, że może tutaj chodzić o uzyskanie pewnego rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie ze strony instytucji publicznej, jaką jest marszałek Sejmu czy Straż Marszałkowska, po to, aby to rozstrzygnięcie zakwestionować w procedurach krajowych czy międzynarodowych. No, takie uzasadnienie tutaj mogę się takiego uzasadnienia domyślać, bo zainicjowanie procedury przed Sądem Krajowym czy przed Sądem Międzynarodowym wymaga posiadania rozstrzygnięcia i być może chodzi o to, żeby takie rozstrzygnięcie uzyskać, ale no, nie jestem w stanie się do tego ustosunkować. Nie znam tej sytuacji. Jarosław Kaczyński mówi, że doszło do zbrodni i będzie się domagał ścigania Szymona Hołowni z artykułu 127 kodeksu karnego, czyli zamachu stanu. Czy to ma jakąkolwiek podstawę? To jest argument, który jest elementem debaty politycznej. Ja nie jestem uczestnikiem debaty politycznej, więc nie chciałbym się do nich ustosunkowywać. A sądzi pan, że jest jakakolwiek podstawa do tego, żeby się domagać delegalizacji partii z obozu rządowego, czyli Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u i też Nowej Lewicy? Delegalizacja partii politycznej to jest procedura określona w Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny może ma taką kompetencję. Natomiast delegalizacja partii politycznej może mieć miejsce tylko w przypadku naruszenia przez partię artykułu 13 Konstytucji, który mówi o zakazie funkcjonowania partii i innych organizacji, które odwołują się w swoich programach lub działalności do doktryn, ideologii, totalitaryzmu, faszyzmu. I to jest jedyna podstawa, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego sprzed lat. To jest jedyna podstawa, na której można oprzeć zarzut o uzasadniający delegalizację partii politycznej. To tyle mogę powiedzieć od strony prawnej, jak to wygląda. Ale jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie stawiało ten zarzut, nieformalny zarzut, bo to prokuratura przecież takie zarzuty stawia, ale zarzut zamachu stanu, to może być jakaś formalna podstawa do tego, żeby się domagać delegalizacji? Zamach stanu polega w szczególności na próbie zmiany ustroju państwa konstytucyjnego w drodze przemocy. I no, ja nie dostrzegam takich okoliczności, które by uzasadniały stawianie takiej tezy, że mamy do czynienia z próbą
zmiany ustroju państwa przy użyciu przemocy. Panie profesorze, czy tak w istocie mamy Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny jako organ istnieje, natomiast jest to instytucja w głębokim kryzysie, wywołanym przede wszystkim tym, że w składzie tego organu zasiada trzech sędziów, których legitymacja opiera się na wadliwej podstawie prawnej. To też myślę dla prawników jest oczywiste. Mówi pan o trzech osobach. To są tak zwani dublerzy. Tak. Czyli w pana ocenie Sejm może po prostu podjąć takie uchwały, że oto te osoby nie są sędziami i nie mają już wstępu do gmachu przy Alei Szucha? Moim zdaniem Sejm ma kompetencje do tego, aby wydać uchwały, którymi doprowadzi do wzruszenia uchwał powołujących tych trzech sędziów. Jest to wynikiem pewnej normy konstytucyjnej, która upoważnia czy wręcz zobowiązuje do tego, aby uchylić skutki niekonstytucyjności. Te trzy uchwały powołujące tych sędziów zostały wydane na podstawie niekonstytucyjnych przepisów prawa, co zostało potwierdzone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego z lat 2015-2016. W Konstytucji jest taki przepis, artykuł 190 ust. 4, który mówi, że jeżeli jest akt, na przykład wyrok sądu czy decyzja wydany na podstawie niekonstytucyjnej regulacji, to on powinien być wzruszony. Ja uważam, że ten przepis stosuje się również do aktów takich jak uchwała o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego i jestem zdania, że Sejm w drodze uchwały mógłby odwołać się do tej procedury, aby wzruszyć uchwały powołujące tych trzech sędziów. Czyli tak, większość sejmowa podnosi dłonie za tym, że tamte uchwały o powołaniu trzech sędziów są nieważne i powołujemy teraz trzech nowych, czy też może trzech sędziów, którzy wówczas byli powołani, powinni zostać zaprzysiężeni na te stanowiska. Z prawnego punktu widzenia tych trzech sędziów, którzy nie zostali, którzy nie złożyli ślubowania przed panem prezydentem w roku 2015, ten wybór był ważny i skuteczny. I moja ocena prawna tej sytuacji jest taka, że tych trzech sędziów rozpoczęło swoją kadencję w tym czasie, natomiast nie uzyskali możliwości orzekania na skutek braku ślubowania. I z prawnego punktu widzenia to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. I ich kadencja płynie, tak? Tak, ich kadencja zaraz płynie. Zaraz wygaśnie. Tak, tak. No, z prawnego punktu widzenia to mogę powiedzieć, no jest to sytuacja bez precedensu, ale kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego zawsze była liczona właśnie w taki sposób, tak? Czyli od momentu wyboru sędziego albo od momentu, kiedy doszło do zwolnienia się wakatu. Tak, tutaj doszło do zwolnienia się wakatów w listopadzie, tak, i od 2015 roku i od listopada 2015 roku należy liczyć kadencję. Natomiast ślubowanie jest tylko warunkiem dopuszczenia sędziego, zawsze tak było rozumiane, do orzekania. I z prawnego punktu widzenia to tak wygląda moim zdaniem. Ale to brzmi trochę absurdalnie, że oto są sędziami od około 8 lat, nawet ponad 8 lat, z tego co pan mówi, tak wynika. Nie pobierają wynagrodzenia, nie orzekają, ich kadencja płynie i zaraz wygaśnie. Niestety ten absurd został, o którym pan mówi, ta sytuacja została wywołana takim, a nie innym działaniem organu władzy publicznej w końcówce 2015 roku. Ja mówię tutaj jako prawnik, jaki jest stan prawny. Natomiast jest ta sytuacja pokłosiem tego, co się wówczas stało. A czy pani profesor Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz są w istocie sędziami Trybunału, czy nie? Ja nie widzę argumentów, dla których można by było uznać, że nie są. Argument jest taki, on był przytaczany w momencie, kiedy byli wybierani, że oto ukończyli 65. rok życia, a to jest już taki wiek emerytalny, mówiąc kolokwialnie, dla sędziów, więc nie mogli zostać wybrani na te stanowiska.
To się opiera na założeniu, zgodnie z którym no, jest w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym odesłanie do ustawy o Sądzie Najwyższym. Oczywiście w chwili wyboru państwa sędziów do Trybunału przepis mówił o tym, że sędzia Sądu Najwyższego przechodzi stan spoczynku mając po ukończeniu 65. roku życia. Natomiast muszę powiedzieć o tym, ja nie podzielam takiej interpretacji, że oznacza to, iż sędziego nie można wybrać po ukończeniu 65. roku życia. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa precedensy, które miały miejsce w przeszłości. Sytuacje tożsame z punktu widzenia prawnego. W roku 1997 i w roku 2001 do Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani sędziowie, którzy ukończyli 70. rok życia. Wówczas przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym przewidywały przejście w stan spoczynku z ukończeniem 70 lat. Ta sprawa była dyskutowana i na właściwych komisjach, i na posiedzeniach plenarnych Sejmu, opiniowana przez ekspertów. Uznano, że wiek określający stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego nie znajduje zastosowania przy wyborze sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc ja uważam, że taka argumentacja była zasadna i ta sama argumentacja powinna być wykorzystana również przy ocenie tych sędziów, o których pan redaktor pyta. Ale to oznaczałoby, że jeśli Sejm podejmie takie uchwały, że oto Piotrowicz i Pawłowicz nie są sędziami, bo byli, no, ukończyli ten 65. rok życia w momencie wyboru, to pan powie, że to jest po prostu bezprawne? Absolutnie bezprawne? No, przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że również w 1997 roku i w 2001 roku też doszło do nieważnego wyboru sędziego. Spowodować by to mogło ogromne perturbacje z punktu widzenia porządku prawnego i stabilności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, również sprzed wielu lat. Ale podkreślam, to jest problem, który dwukrotnie był dyskutowany, był zinterpretowany w analogicznym stanie prawnym, jak obowiązywał w 2019 roku. I ten problem został dwukrotnie rozwiązany w taki sposób i taka interpretacja została przyjęta. I nie uważam, aby istniała konieczność dokonywania takiej reinterpretacji z przepisów zastosowanych już prawie 5 lat temu na potrzeby w tej chwili tej bieżącej sytuacji. Panie profesorze, minister Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, bardzo ważna postać, taki prawniczy mózg, najważniejszy prawniczy mózg w obozie rządowym obecnie. Mówi tak, że moim zdaniem my już nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, mamy tylko pozory Trybunału. Może trzeba to wyraźnie stwierdzić, odnosząc się do faktów, a nie intencji politycznych. I dodaję też, co jest istotne, wydaje mi się, że najsensowniejszym wyjściem jest stwierdzenie, że Trybunału Konstytucyjnego nie ma i trzeba go na nowo wykreować. Brzmi to trochę tak jak zapowiedź uchwały, że oto Trybunału nie ma i nie uznajemy w ogóle żadnych decyzji tegoż Trybunału. Ja czytałem ten wywiad i tam w dalszej jego części jest wątek dotyczący zmiany konstytucji. I uważam, że tę myśl należy odczytywać właśnie łącznie, bo jedynym moim zdaniem dopuszczalnym sposobem na to, aby osiągnąć taki efekt polegający na pozbawieniu urzędu wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, również tych 12 sędziów, którzy zostali wybrani, w mojej ocenie, w sposób zgodny z prawem, nie budzący wątpliwości. Jedynym sposobem na to, aby naruszyć 9-letnią kadencję, którą każdy z tych sędziów piastuje, to byłaby ustawa o randze ustawy konstytucyjnej. Ale może się zacząć od zwykłej uchwały, że to nie jest Trybunał, nie uznajemy w związku z tym jego decyzji. Sejm nie ma kompetencji do odwoływania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powołanego we właściwym trybie. To jest jedna z fundamentalnych gwarancji niezależności tego organu i no, niezależnie od tego, jak oceniamy Trybunał Konstytucyjny, jak oceniamy jego działalność, nie można przejść do porządku dziennego nad tym, że 12 sędziów zostało powołanych w sposób legalny, zgodny z prawem. I teraz myślę, że abstrahując od tego, jak Trybunał działa i to,
różne zastrzeżeń, jakie mamy do jego orzecznictwa. No, mówimy o konstytucyjnym organie państwa i kształtowanie jego składu jednak wymaga poszanowania pewnych zasad. Do tych zasad nie należy z pewnością możliwość zadeklarowania czy uchwalenia przez Sejm wygaśnięcia mandatów sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, czy Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie? Ja stoję na stanowisku, że rzeczywiście w momencie, w którym w 2016 roku nie doszło do prawidłowego przedstawienia prezydentowi uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast prezydent powołał i skutecznie pani Julia Przyłębska pełni ten urząd od roku 2016. Mimo tej wady, tak? Doszło do powołania i prezydent skorzystał ze swojej prerogatywy i doszło do powołania. No, tu oczywiście też pojawił się problem, o którym już wielokrotnie dyskutowano, o skutku prawnym wejścia w życie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która wprowadziła 6-letnią kadencję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest spór. W tym sporze ja wyrażam pogląd, zgodnie z którym jeżeli po powołaniu kogoś na funkcję wchodzi w życie ustawa, która skraca kadencję, to ona nie powinna mieć zastosowania z mocą wsteczną, ta ustawa. I dlatego ja uważam, iż ochrona zasady kadencyjności. Zasada kadencyjności jest pewną taką wartością, która wymaga też ochrony i respektowania. Przemawia jednak za tym, aby tę wątpliwość rozstrzygnąć na korzyść tego, iż kadencję należy opierać o stan prawny, jaki obowiązywał w dniu powołania pani Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Według ówczesnego stanu prawnego kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie była określona w ustawie, a więc ona powinna, zgodnie z tym, co zawsze wcześniej przyjmowano, biec do momentu, kiedy sędzia piastujący urząd prezesa TK kończy kadencję swoją sędziowską. Ale to w takim razie, jeśli Sejm podejmie uchwałę, a w niej będzie zapis, że oto Julia Przyłębska wcale nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, z uwagi na tę pierwszą wątpliwość, czyli samo wskazanie jej jako kandydatki na prezesa Trybunału, i albo z uwagi na upływ kadencji. To pan powie, nie, to jest bezprawne? Przede wszystkim Sejm, mówiliśmy wcześniej na temat wzruszenia uchwały Sejmu o wyborze 3 sędziów, tak? Tutaj rzeczywiście Sejm ma kompetencje, bo to Sejm dokonywał wyboru sędziów Trybunału. Natomiast gdy chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego, to w procedurze powoływania tego urzędu Sejm nie ma jakiejkolwiek roli, ponieważ Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału kieruje przy udziale prezydenta, tak, kieruje wniosek do prezydenta i to te dwa organy decydują, więc Sejm nie ma właściwości w procesie wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w związku z czym nie widzę podstaw prawnych, w oparciu o które Sejm mógłby się na ten temat wiążąco wypowiadać. Oczywiście my możemy sobie wyobrazić uchwałę będącą formą opinii, pewnej rezolucji, to takie też się zdarzają, wyrażającą pewne stanowisko większości parlamentarzystów i taką możemy sobie wyobrazić uchwałę. Natomiast w odróżnieniu od tego, od uchwał w sprawie 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli by do takich doszło, to mamy zupełnie inny skutek takiej uchwały, tak? Bo uchwały w przypadku 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście mogłyby wywołać skutek prawny. Natomiast w tym przypadku mogłyby mieć walor wyłącznie opinii czy rezolucji. Panie rzeczniku, wspomniał pan o możliwych zmianach Konstytucji. Które rozwiązanie byłoby w pana ocenie lepsze, aby wyjść z tej sytuacji? Czy taki reset konstytucyjny, czy może jednak lepiej jest poczekać, aż po prostu sytuacja sama się rozwiąże, bo to kadencje 9-letnie tych dublerów, nie dublerów, tylko sędziów powołanych prawidłowo na sędziów, wybranych przez Sejm, upłyną, dublerzy znikną z Trybunału, a Julia Przyłębska po prostu też za niedługo, pod koniec tego roku, odejdzie z Trybunału i sytuacja samoczynnie się po prostu rozwiąże. Rozwikłanie tego dylematu jest decyzją polityczną. To jest decyzja polityczna, którą powinni podjąć parlamentarzyści, a nie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale z perspektywy prawa, co byłoby optymalnie zrobić?
z perspektywy ochrony wolności i praw człowieka w Polsce niezbędne jest to, aby nie było wątpliwości dotyczących statusu organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i waloru orzeczeń wydawanych przez ten organ. W tej chwili, z tego punktu widzenia, sytuacja jest bardzo niepokojąca, ponieważ są wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które są wydawane w określonych składach i nie ma pewności co do tego, jaki efekt taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołuje. Czy ten wyrok nie będzie zakwestionowany przez sąd czy przez Trybunał Międzynarodowy? Nie może tak być. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego powinny być ostateczne, mieć moc powszechnie obowiązującą. I czy się z nimi zgadzamy, czy nie, ich walor prawny powinien być jasny i nie budzący wątpliwości. I tak nie jest. Rolą polityków, parlamentarzystów jest uzdrowienie tej sytuacji. To tyle mogę powiedzieć. To zapytam o jeden wyrok w sprawie aborcji z roku 2020, z października tamtego roku. W umowie koalicyjnej, ja wiem, że to są kwestie polityczne, pan jest prawnikiem, ale zapisano bardzo prosto: unieważnimy ten wyrok. Czy jest to możliwe? Ja myślę, że to można odczytywać jako pewną figurę retoryczną, która ma na celu wskazanie, iż intencją jest doprowadzenie do sytuacji, w której nie będzie po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego takich przypadków, tragicznych, dramatycznych przypadków, jakie mieliśmy, jakie obserwowaliśmy, jakie ja również prowadziłem jako Rzecznik Praw Obywatelskich, bo rzeczywiście ten wyrok wywołał pewien, można powiedzieć, efekt mrożący wśród lekarzy. Sami lekarze o tym mówią. I pokłosiem tej sytuacji było to, iż kobietom znajdującym się w okolicznościach, których przerwanie ciąży było konieczne dla ratowania ich życia, takiego zabiegu nie wykonano. I uważam, iż dyskusja o aborcji jest w bardzo znacznej mierze dyskusją światopoglądową i polityczną. Ale to, co ja mogę powiedzieć jako Rzecznik Praw Obywatelskich, to jest to, że przepisy dotyczące tej kwestii powinny zabezpieczać kobiety przed nieludzkim traktowaniem, przed sytuacjami grożącymi ich życiu. I muszę powiedzieć, że w obecnym stanie prawnym takich gwarancji nie ma. I ja też dwukrotnie apelowałem do marszałka Sejmu o wprowadzenie pod obrady Sejmu propozycji, które uzupełniały przepisy ustawy o przesłankę tak zwanych wad letalnych płodu. Bo moim zdaniem jest ona niezbędna dla uniknięcia tych zarzutów, iż stan prawny, jaki mamy obecnie, prowadzi do nieludzkiego traktowania kobiet. Ale to prezydent Andrzej Duda składał taki projekt ustawy. To był projekt, w którym takie rozwiązanie było przewidziane, tak. Ale ten projekt po prostu utknął i tyle. Tak, Nic się z nim nie dzieje. Ja dwukrotnie przedstawiłem stanowisko pani marszałek Sejmu z prośbą o to, żeby te projekty, bo ich było więcej projektów, żeby te projekty ruszyły, żeby zaczęła się debata na ten temat, ponieważ obserwowaliśmy co jakiś czas regularnie przypadki dramatycznych tragedii, co do których zarówno ówczesny minister zdrowia, jak też rzecznik praw pacjenta jednoznacznie przyznawali w korespondencji ze mną, że dochodziło do naruszenia prawa, do naruszenia godności człowieka, tak? I to rolą parlamentu jest wyeliminowanie tych przypadków. Panie profesorze, proszę mi powiedzieć, kto jest prokuratorem krajowym, czyli prokuratorem numer dwa w Polsce? Czy pan Jacek Bilewicz, wskazany przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, czy może jednak cały czas Dariusz Barski, jeszcze nominat byłego ministra Zbigniewa Ziobry? Mamy do czynienia z pewnym, bardzo daleko idącym w konsekwencjach swoich sporem prawnym, który powinien być rozstrzygnięty tam, gdzie w demokratycznym państwie prawa rozstrzyga się spory prawne, czyli w sądzie. Bo istnieją argumenty, ja znam argumenty przedstawione przez pana prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. Te argumenty są po części uzasadnione, polegają, odwołują się do tego, że ustawą
przejściową, można regulować tylko pewne przejściowe sytuacje. Natomiast z drugiej strony przepis, na podstawie którego pan Dariusz Barski i też pewnie inni prokuratorzy wrócili ze stanu spoczynku, ten przepis figuruje w Dzienniku Ustaw, nie został uchylony. W tym przepisie nie ma fragmentu wskazującego, że on obowiązuje przez do pewnego momentu. Na gruncie interpretacji prawa stworzono takie rozumowanie, że ten przepis się skonsumował, że ten przepis samoczynnie wyczerpał swoją moc obowiązującą. Ale to jest interpretacja, ale to nie jest zapisane wprost. Właśnie dokładnie o to chodzi. Teraz jest pewne niebezpieczeństwo w dokonywaniu interpretacji prawa z mocą wsteczną, takiej reinterpretacji prawa. Czyli mamy przepis, który obowiązuje, który jest stosowany w jakiś sposób, nie ma w systemie prawnym ustawy uchylającej ten przepis i teraz po kilku latach dokonujemy pewnej reinterpretacji z mocą wsteczną. Ja mógłbym mówić o przypadkach, które miały miejsce w przeszłości, bardzo podobnych zabiegów interpretacyjnych, które jednak doprowadziły do zachwiania pewności prawa. I dlatego należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu prób reinterpretacji z mocą wsteczną przepisów prawa, zwłaszcza jeżeli ta reinterpretacja miałaby mieć taki skutek, iż uznajemy, że przepis nie obowiązuje od iluś lat, a przez ten okres był stosowany. Bo ta interpretacja, ona się nie stosuje tylko do tej jednej konkretnej osoby, ale ja nie znam dokładnie liczb, tak, ale na pewno większa liczba prokuratorów została przywrócona ze stanu spoczynku po upływie 60 dni od wejścia w życie tej ustawy. Profesorze, dlatego... ale to wracając do samego pytania, to kto jest tym prokuratorem krajowym? Bo to jest jednak istotna funkcja w państwie. Bo pan mówi o wątpliwościach, o interpretacjach, ale na końcu trzeba stwierdzić ten człowiek albo ten człowiek. I dlatego jestem zdania, że tę sprawę powinien rozstrzygnąć sąd. Tę sprawę powinien rozstrzygnąć sąd, bo jak zakładam, pan prokurator generalny wydał w tej sprawie w oparciu o pewną procedurę rozstrzygnięcie. Doszło do ustalenia statusu prokuratora krajowego, to jest rozstrzygnięcie władzy publicznej, tak? I to rozstrzygnięcie władzy publicznej podlega ocenie sądów. I to sądy powinny się wypowiedzieć w tej sprawie w sposób wiążący. Ale to może w demokratycznym państwie prawnym to sąd powinien tego typu spory rozstrzygać. One nie powinny się rozstrzygać metodą faktów dokonanych, ani metodą takiego nieuznawania wzajemnego rozstrzygnięć przez różne instytucje państwowe. A więc ja ufam, że ta sprawa, o ile nie zostanie rozwiązana w sposób legislacyjny, bo to też jest zawsze jakieś wyjście, zostanie w pewnym momencie przypieczętowana wyrokiem sądu, który będzie wskazywał albo jedną, albo drugą interpretację jako właściwą i w ten sposób to dojdzie do zapewnienia skuteczności. Natomiast jeszcze tylko wspomnę o tym, bo to jest bardzo ważne. Ustawa o prokuraturze, która obowiązuje, ona jest wysoce dyskusyjna, ponieważ prokurator generalny, który jest organem konstytucyjnym, organem państwa, to jest prokurator generalny, prokurator krajowy nie jest organem konstytucyjnym. Ta ustawa w tej chwili ma taki kształt, że prokurator generalny został wyzuty z ogromnej liczby ważnych, istotnych kompetencji do tego, aby sprawować nadzór nad prokuraturą, które zostały przeniesione na organ niebędący organem konstytucyjnym, jakim jest prokurator krajowy. Odpowiedzialność bierze minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ale jest tak de facto pozbawiony narzędzi. Tak, jest to ogromna wada ustawy o prokuraturze, zwłaszcza w wersji znowelizowanej w ubiegłym roku, że ta ustawa przeniosła bardzo wiele zadań, kompetencji na prokuratora krajowego, pozbawiając ich prokuratora generalnego. A to prokurator generalny jest wskazanym w Konstytucji, powtarzam, podkreślam to, organem państwa. I to prokurator generalny, to czy on powinien być ministrem sprawiedliwości, czy nie, to jest dyskusja inna, ale to prokurator generalny powinien mieć instrumenty, żeby ponosić odpowiedzialność za funkcjonowanie prokuratury. I takich instrumentów ustawa prokuratora generalnego pozbawia i dlatego powinna być zmieniona. Ale jednym słowem, jednym nazwiskiem pan nie odpowie na pytanie, kto jest prokuratorem krajowym. Teraz. Ja mogę powiedzieć o mojej prawnej analizie tej sytuacji. Tak? Uważam, że są argumenty, które przemawiają za tym, iż
no, należy tę sprawę poddać pod rozstrzygnięcie sądu, tak? I to sąd powinien się wypowiedzieć na ten temat, rozstrzygnąć ten spór, bo jest to spór o obowiązywanie prawa, o to, czy przepis uchwalony w 2016 roku obowiązuje do dzisiaj, czyli po 8 latach, czy też utracił moc obowiązującą jeszcze w tym 2016 roku. To jest fundamentalny problem dla funkcjonowania ustroju państwa i on powinien być rozstrzygnięty w stosownych procedurach. Panie profesorze, to jeszcze jedna rzecz. Telewizja publiczna, Polska Agencja Prasowa i Polskie Radio. Czy rząd przejął kontrolę nad tymi instytucjami w sposób zgodny z prawem, czy nie? Ja przedstawiłem w tej sprawie jeszcze w ubiegłym roku stanowisko panu ministrowi kultury wskazujące na istotne wątpliwości co do podstaw prawnych takiego działania. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny w roku 2016 wydał wyrok, bardzo ważny wyrok, który powinien kształtować sposób podejścia organów władzy publicznej do tego, jak powinny działać spółki publicznej radiofonii i telewizji. One powinny działać w taki sposób, że można do nich stosować kodeks spółek handlowych, bo jako spółek akcyjnych taki kodeks spółek handlowych należy stosować, ale z uwzględnieniem tego, że my nie mamy do czynienia z działalnością prywatną, tak? Bo kodeks spółek handlowych jest przygotowany i jest przede wszystkim adresowany do podmiotów korzystających ze swoich praw majątkowych, z własności praw majątkowych. Skarb Państwa nie korzysta w świetle Konstytucji z prawa do ochrony praw majątkowych z artykułu 64 Konstytucji. Skarb Państwa to jest władza publiczna. Ale minister kultury właśnie korzystając z zapisów kodeksu prawa handlowego stwierdził, no to ja tutaj wprowadzam radę nadzorczą, no i jest też nowy mój prezes w takim razie, ale potem wprowadził likwidatorów, bo postawił te spółki w stan likwidacji. W roku 2016 zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, Grupa Posłów złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wskazując, że nie może być takiej sytuacji, że to władza wykonawcza, rząd, minister decyduje bez udziału Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o obsadzie składzie osobowym organów spółek publicznej radiofonii i telewizji. I Trybunał Konstytucyjny przychylił się do takiego poglądu. Stwierdził, że nie może tak być. Nie może być tak, że to rząd powołuje i odwołuje członków zarządów i prezesów i rady nadzorcze tych spółek. Powinno to być przy udziale Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sytuacja, jaka ma miejsce w tej chwili, jest z tym standardem niezgodna. I to jest to, co ja mogę powiedzieć. Panie profesorze, a czy postawienie tych spółek Polskiego Radia, TVP i PAP-u w stan likwidacji i wprowadzenie tam likwidatorów. To było działanie zgodne z prawem, czy nie? To było działanie, które znajduje podstawę w kodeksie spółek handlowych, tak? Bo to nie ulega wątpliwości. Tak? Mamy do czynienia z pewnym naprawdę trudnym dylematem prawnym, bo z punktu widzenia kodeksu spółek handlowych to działanie było z nim zgodne, bo spółkę akcyjną w stan likwidacji postawić można. Natomiast jest to sytuacja, która jest naprawdę trudna do pogodzenia z tym standardem, o którym powiedziałem, bo to w dalszym ciągu jest sytuacja, w której osoby zarządzające spółkami publicznej radiofonii i telewizji mają legitymację pochodzącą od aktualnej większości politycznej, aktualnego rządu, a to wykluczył Trybunał Konstytucyjny. Więc dlatego należy zmienić ustawodawczo podstawy prawne kształtowania organów spółek publicznej radiofonii i telewizji, tak aby te procedury odpowiadały standardowi wynikającemu z Konstytucji i z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Stawiamy kropkę. Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.